z tym, że
nagrywanie nowego filmu ASMR będzie w trakcie filmu, tak jak na przykład teraz. Jest to relaksujące, dlatego że jestem skupiony tylko na tym i nie myślę o żadnych innych rzeczach. Dlatego jest to bardzo ważne. Właściwie to ja podróżuję mało, nad czym troszeczkę ubolewam, ale wiąże się to z pewnymi rzeczami. Natomiast powiem tylko tyle, chciałbym podróżować więcej i nie mam wymarzonych miejsc, nie mam wymarzonej jakiejś podróży. Natomiast lubię ładne krajobrazy i check it.
na co dzień w normalnych warunkach nie bolą. Okej. Pytanie jest tutaj następujące. Czy możemy się odpowiedzieć ASMR w 360 stopniach? Tak, ale nie w najbliższym czasie. Nie mam takiej kamerki, a patrząc na ceny takiej kamery, są na razie troszkę zbyt wygórowane i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, szczerze nie mam pomysłu na filmy w 360 stopni i nie wiem, co one by wprowadziły, co one by tak naprawdę dały, ewentualnie w naturze, w plenerze. Zawsze jest to moment stresujący, moment wejścia właśnie live, rozpoczęcia tej transmisji, kliknięcia, że zaczynamy i jestem live. Moment zawsze stresujący i naprawdę serduszko wtedy bije mocniej. Zawsze transmisje, czy na polskim kanale, czy na angielskim, oczywiście bez znaczenia, są bardzo ekscytujące, emocjonujące i ciekawe. Tak się czuję podekscytowany i szczęśliwy, że mam taki kontakt z moimi widzami. Bardzo mnie to cieszy. Super. Okej, mamy tutaj pytanie kolejne dotyczące Ani. Tych pytań jest, widziałem wiele, bo sobie zerkałem na te pytania wcześniej. Wiesz, co się stało z Anną Soft? Czemu przestało nagrywać? Są tu jeszcze jakieś odpowiedzi? Zweryfikowałem to, skontaktowałem się z Anią, zadzwoniłem, popisaliśmy SMS, ostatnio rozmawialiśmy na Instagramie, więc na pewno Ania żyje, ma się ok. Co się dokładnie stało? Z tego co wiem, to Ania zmieniła miejsce zamieszkania, w związku z tym miała wiele spraw na głowie, no i chyba jeszcze troszeczkę ma, wiecie jak to. Zrobić cały remont i tak dalej, i tak dalej. I pewnie w związku z tym przestała nagrywać. Nie mogę odpowiedzieć, nie czuję się kompetentny, żeby potwierdzić, czy wróci do was. Okej. Czy ma pan jakieś rodzeństwo? Nie mam żadnego rodzeństwa, jestem jedynakiem. W jaki sposób organizuję swój własny czas i czy ASMR to swoje główne hobby?
sprawdzić, czy coś mógłbym wychwycić, czy coś mógłbym poprawić, zmienić, a czasami moje filmy też mnie w pewnym sensie inspirują, to znaczy dają mi nowe pomysły. Jaka jest twoja ulubiona potrawa i owoc? Jem bardzo mało owoców. Jem dużo warzyw. Zróżnicowane jem warzywa. A owoce? A owoce jakoś nie za bardzo. Nie mam ulubionych potraw. Naprawdę trudne pytanie, jeśli chodzi o jedzenie. Jem dużo kaszy. Statyczny czy aktywny odpoczynek? I taki. To zależy, jak się czuję. Jaki kraj chciałbyś odwiedzić? Dlaczego? Okej, chciałem odwiedzić Egipt. Nigdy tam nie byłem. A chciałbym popatrzeć sobie na piramidę i wtedy pobudziłoby to na pewno moją wyobraźnię na temat innych cywilizacji. Samym rytmem, dlatego że filmy, kanały ASMR, nagrywanie na polski i angielski kanał jest czasochłonne i wprowadziło to wiele zmian w życiu, jeśli chodzi o organizację tego życia i nawet o funkcjonowanie i o sen. Ale czy o 180 stopni? Aż tak bardzo, panie. Właśnie odcinek z fryzjerstwem. Zastanawiam się, czy go zrobić na polskie, znaczy na angielski. Może na polskie, na angielskie. Będzie. Okej, okay, jak uczyłeś się angielskiego? Czy są jakieś książki niebelerystyczne, które uważasz za wartościowe i warte polecenia? Jakie są twoje trzy ulubione filmy? Angielskiego uczyłem się w szkole. Ciekawe, bo kamera pokazała ikonkę, że się nagrzewa. Oglądałem właśnie filmy z filmy angielskie z polskimi napisami. Albo na odwrót. W każdym razie w taki sposób uczyłem się angielskiego i zawsze jakoś tak lubiłem angielski. Okej. Trzy ulubione filmy. Nie powiem, jakie są trzy moje ulubione filmy. Naprawdę lubię takie filmy, które po których obejrzeniu jeszcze mogę myśleć o nich przez 3 dni. Się zajmuje ASMR. Kocham to robić. Tak spędzam czas. ASMR jest moim życiem. Jest to moja pasja, jest to moje hobby. Muszę to robić. Jakiego jest pan wyznania religijnego? Nie wiem, trudny temat.
jakiejś śmiesznej sytuacji, która zdarzyła się w pana życiu. Idę dalej. Czy tworzenie SMS daje wam satysfakcję olbrzymią? Czy zrobił pan oświadomienie, czy mógłby pan w przyszłości zrobić na ten temat materiał? Okej. Słyszałem oświadomym śnie, posiadam nawet książki na ten temat, ale jeszcze żadnej nie zdążyłem przeczytać, dlatego nie mogę się w tej chwili wypowiadać na ten temat. Ale mógłbym zrobić w przyszłości materiał. Zrobimy przerwę i zaraz nakręcimy odcinek jeszcze raz. Znaczy, ciąg dalszy. Dobra, jesteśmy z powrotem. A co pan robi, gdy jest pan anonimowy wieczorem? Czy ja już to pytanie czytałem? Chyba nie. Teraz jest wieczór. Jest godzina za 5:22 i zawsze sobie poszukam coś. Zazwyczaj siedzę przed komputerem, patrzę w internet, patrzę na kanał ASMR, coś szukam sobie na YouTube, oglądam moje zasubskrybowane kanały, albo wpadnie mi do głowy taki super pomysł i idę nagrać filmik. Preferuje pan spędzać czas wolny w domu czy na mieście lub ogólnie poza domem? I tak, i tak. Lubiłem w domu, ale czasami odczułam bardzo dużą potrzebę, żeby gdzieś wyjść. Żeby przygrać w symulatory, a jeśli tak, to polecam ci symulator maszyna EU07, gdzie możesz się przejechać pociągiem. Pozdrawiam. No, lubię grać w symulatory. Najbardziej lubię symulatory takie strzelanki z lat 90. To moje takie, mój czas taki młodzieży. Taki sentyment. Kto wie, no może sprawdzę. Dzięki. Jaki jest twój ulubiony wyzwalacz? Ostatnio podobają mi się ruchy dłoni. Takie. Właśnie. Po angielsku jak to się nazywa? Ruchy. Takie dłoni. Wizualczyk. Jak wyglądałem pana początki z kanałem ASMR, z kanałem Sensor Ali? Czy od razu było zainteresowanie pana kanałem, czy subskrypcje przychodziły z czasem? Subskrypcje przychodziły z czasem, cały czas przychodzą z czasem. Nie ma jakiegoś limitu subskrypcji. Zainteresowanie było jak to na początku, zawsze takie było mniejsze. Ono rosło z czasem. Nigdy nie było tak jakiegoś boom na żadnym z moich kanałów. Wszystko u mnie dzieje się tak stopniowo i jest to proces długoletni, można powiedzieć. Jakie masz dalsze plany co do kanału? Jakie specjalne filmy współpracy itp.? No, specjalne filmy tutaj nie wiem do końca. Nie wiem dokładnie, co masz na myśli. Jeśli chodzi o współpracę, to tak jak już wspominałem, jak najbardziej tak. Czy pytanka? Czemu kanał Samotny Vlog jest ostatnio mało aktywny? Bardzo polubiłem pana pogadanki na spoterach. Dzięki, bardzo mi miło. Jest tak mało aktywny, no znowu będzie taki okres, że będzie bardziej aktywny. Będzie to na pewno zróżnicowane, jak to z vlogami. Czy jest możliwość ustalenia stałego dnia i godziny odnośnie transmisji live? Często przegapić mi się zdarza. Zazwyczaj transmisje będą w piątki, myślę, live albo w soboty. No, ale też nie co tydzień, bo to właśnie tak różnie wygląda z czasem. Piątek i sobota jest to jedyny taki czas, kiedy nie mam pracy na głowie i mogę ten czas jakkolwiek poświęcić sobie lub rodzinie, więc wyjeżdżam do Katowic. Do mamy i taty i odwiedzam ich, odwiedzam mojego
35. Jak zaczęło się nagrywanie na YouTube? Nagrywanie na YouTube zaczęło się od poszukiwań filmu dotyczących masażu. Szukałem filmów dotyczących masażu. Znajdzie czas. Czy masz rodzinę? Nie mam rodziny.
Myślę nad wyzwalaczami i jest to kwestia czasu. Czasu i odpowiednich warunków. Dlatego, że niektóre moje pomysły wiążące się z nowymi wyzwalaczami wymagają odpowiednich warunków. Natomiast uważam, że nie są potrzebne nowe wyzwalacze, tylko są potrzebne nowe dźwięki. I o to w tym chodzi. Bo tu cały czas może być ten sam wyzwalacz używany od lat, ale może być inaczej użyty. I o to chodzi. Więc nie szukam nowych wyzwalaczy. Szukam nowych dźwięków. Jeden z ulubionych twórców jest Baba Cosmic Barber. Tak jest. Kilka filmów byłem jeszcze zdziwiony, że tak spokojny gość jak pan reaguje się przy takich filmach. Tak, bo tu chodzi o emocje. On wprowadza emocje. On jest naturalny. Naturalność.
robić ASMR. On robi, on jest skupiony na swojej robocie. On robi masaże, takie właśnie połączone z efektywnymi ruchami, dłońmi. No, to działa. Na mnie to działa. Ekstrawertyczny jest dynamiczny, tak. Tak, not pobudliwy. On jest wczuty w rolę, ja myślę, wiesz. Z delikatnością ASMR czasami do wywołania. Niektórzy, nie twierdzę, że ja, ale niektórzy potrzebują właśnie mniej delikatności, a więcej takiego zdecydowania. Sprawia radość i przyjemność taką samą jak na początku. To mnie bardzo cieszy, że to nie uleciało. Zawsze każdy film, na każdy film oczekuję na taką samą, z taką samą ciekawością jak na początku, 4 lata temu. Oczekuję na reakcję, na to, co się stanie, na komentarze, ile będzie łapek. Zawsze ciekawe, zawsze nowy film jest nowy, jest ważny, ciekawy. Ktoś przychodzi do pana i mówi, proszę naucz mnie tworzyć ASMR, bardzo mi się to podoba i również chcę tworzyć. Co pan na to zgadza się? Pan czy jednak odmawia? Uważa go za konkurencję. Co pan myśli o nowych kanałach ASMR? Czy radość, że rodzina ASMR się powiększa i wniosą one nowe pomysły i pomogą ludziom walczyć choćby z bezsennością sprawia im przyjemność, czy wręcz przeciwnie, jak osoby, które mogą odebrać część widzów. Nie wydaje mi się, żeby ktoś był w stanie odebrać mi moich widzów. Moi widzowie są lojalni. Najlepsi. Jak wspomniałem, jestem za tym, żeby właśnie na polskim kanale tworzyć kolaboracje z nowymi kanałami, z ludźmi, którzy by chcieli stworzyć ze mną coś. Nie traktuję ich jako konkurencję. Nagrałem kiedyś z Anią. Znowu bym chciał nagrać z Anią, a zauważcie, chciałbym nagrać też z widzami, czyli z ludźmi, którzy w ogóle się nie zajmują tworzeniem ASMR, tylko oglądają ASMR. Chciałbym ich zaprosić do tworzenia ASMR razem ze mną. I chciałbym też zaprosić tych mniejszych twórców do nagrania wspólnego ASMR, bo chodzi o tworzenie, o zbudowanie czegoś, co może kiedyś będzie można sobie wspomnieć z przyjemnością. Nie chodzi o jakąś karierę. I na koniec pytanie z innej beczki. Czy wszystko u pana w porządku? Czasem było mniej vlogów, mniej filmów na polski kanał. Spowodowane jakieś problemy widzowie, możemy pomóc. Dziękuję bardzo miło z twojej strony. To jest chwilowe. Myślę, że vlogów będzie więcej. Jak widzicie, jest troszeczkę więcej vlogów, jest więcej filmów na polski kanał. Nie obiecuję, że to będzie takie systematyczne zawsze. Poza tym idą święta i ja też muszę odczepić się tak jakby i od pracy zawodowej, i od pracy tutaj ASMR. Muszę tak jakby, wiecie, skierować energię do swojego wnętrza, choinkę zbudować, no. Tak to wygląda. Nie sprawiłeś mi przykrości tymi pytaniami. Ja dziękuję ci za te pytania. Podziwiam cię, bo włożyłeś bardzo wiele energii.
Czy jest szansa na częstsze użycie kamertonu w twoich filmach? Myślałem ostatnio o kamertonie. Nie wiem, gdzie go mam. Tak więc musiałbym chyba zakupić jakieś nowe zestawy, bo stare chyba gdzieś zgubiłem, może podczas przeprowadzki. Zobaczymy. Jak zmieniło się twoje życie od czasu odkrycia ASMR? Czy ASMR to twoja pasja życia? W tej chwili ASMR to moja pasja życiowa. Mówię w tej chwili dlatego, że pasje w naszym życiu pojawiają się w różnych momentach naszego życia i nigdy nie wiemy, co nas zaciekawi i co będziemy chcieli w sobie rozwijać. W tym momencie nie mam większej pasji. Uczysz podstawów czy szkole wyższej? Ja masz lat 35. Pozdrowionka Łukaszowa, dzięki. Panie Rodzianie, pytania. Czy ma pan prawo jazdy? Od ilu lat? Mam prawo jazdy od lat 18. Jakim autem się pan wozi? Skody mam. Biał. Jaki sport trafia? Siatkówka czy piłka nożna? Może jakiś inny? No, na temat sportu już się wypowiadałem. Kim jesteś? Nauczycielem. Coś się jest, co pan powiedziałem. Ania żyje, ma się dobrze. Robi remont. ASMR Darling, negatywna opinia. Nie, że tam negatywna, no. Bez entuzjazmu. Ale ładna, ładna dziewczyna. Ja tam życzę jej powodzenia. Tylko ja się nie daję łatwo nabrać. O. Pokażę swoje studio. Odpowiedziałem. Okej, mamy tutaj Darwina. O, ja pamiętam Darwin, nasz moderator. Zobaczyłem film ASMR Gotowości Polski w twoim wykonaniu. Bardzo miło. Pierwsze moje wrażenie było takie sceptyczne i uważałem, że to dziwne, ale później ciekawie się obejrzałem cały film i zauważyłem, że faktycznie wyzwala. To ten efekt, który znam od dawna. Moment w jakimś filmie na DVD, dźwięk. Dzięki za twórczość. Bardzo mi miło. Czy masz jakieś zwierzę? Mam. Mojego pieska Wenusika. Dlaczego tak rzadko wybieram po swoim kanale? To jest różnie. Teraz są częściej, znowu będą rzadziej, znowu będą częściej, potem będą częściej, częściej, bardzo często. Czy poleca pan jakieś sympatyczne miejsca w Polsce? Wszędzie tam w Polsce, gdzie mogłem być, czyli nad Morzem Polskim, na Mazurach byłem. Nigdy nie byłem w Bieszczadach, ale też pewnie jest pięknie. Wszędzie, gdzie byłem, nasza Polska, no ja muszę polecać całą Polskę wszędzie, a w Katowicach mi się też podoba. Ja przeczytam tutaj pytania, ile mam lat, jaką pracę mam, kiedy będzie możliwość wysyłki wyzwalaczy. Będzie taka możliwość, muszę udać się na pocztę i muszę w końcu założyć skrzynkę pocztową. Wtedy będzie możliwość wysyłki wyzwalaczy. To jest taki etap rozwoju właśnie kanału. Założenie skrzynki pocztowej i zaproszenie widzów. Zrobimy to. Spotyka pan jakichś fanów na ulicy? Rzadko, nie wiem. Nie przyznają się. Nie spotykam. Co chciałby pan zmienić sobie, jeśli byłoby to możliwe? Chodzący ideał. O kurczę, to jest trudne pytanie. Mi się tu bateria rozładuje, zanim wymyślałem, co bym chciał zmienić. Chciałbym być częściej, bardziej pewny siebie. I bardziej konsekwentny w dążeniu do celów. No, wystarczy. Co pan zainspirowało do tworzenia ASMR? Jestem taki właśnie, że muszę spróbować i też to było z ASMR. Oglądałem się, wkręciłem się, kupiłem kamerkę dostałem naprawdę.
snem, ale to nie jako rytuał, czasami się zdarza. Okej. Gitala się ma, cześć moderatorze. Kiedy pokażę studio? Za jakieś, nie wiem, 2-3 lata. Ulubiony wyzwalacz, szepty, taki soczysty tapping i visual triggers. Ulubiony napój. Jak to?
się doceniony przez polskich widzów. Polscy widzowie właśnie przez to, że rozmawiamy w naszym polskim języku, to mogą to wyrazić, to jakby. Czy ja to mogę dosadniej zrozumieć, jak napiszą jakiś komentarz, czy wiadomość prywatną, to do mnie to dociera tak bardziej niż angielskie słowa. Ja się czuję doceniony. Masz żonę, dziewczyny? Nie mam. Lecimy po 1 milion, dobrze, lecimy po 1 milion. Pomysły na wyzwalacze. Obserwuję, jestem zawsze dobrym obserwatorem. Obserwuję i wyobrażam sobie, jak dany wyzwalacz mógłby brzmieć i sprawdzam to. Czy planujesz jeszcze nagrać jakiś film z użyciem kamertonu? Wiem, że Ania nagrywała właśnie więcej filmów z użyciem kamertonu kiedyś tam. Jak znajdę kamertona, bo zobaczę, ile kosztują te kamertony, to kupię nowy, ale najpierw poszukam starego, to nagram coś. Na polskim kanale pojawi się live z odgrywaniem roli lekarza. Chyba już coś takiego było. Spróbujemy coś takiego zrobić, to jest fajne oczywiście. Kryształki, po prostu kryształki, wiem, o co ci chodzi. Kryształki będą, kryształki. Co masz z jednym? Zwykły, dlatego że uszy, pomimo tego, że generują efekt binauralny i tak nagrywają, to zjadają soczystość dźwięku. Możliwość wysyłania paczek będzie, jeśli założę skrzynkę pocztową, już o tym mówiłem. Czy lubię nagrywać ASMR? Nie cierpię tego nagrywać. Jak się uczyłeś, gdy chodziłeś do szkoły? Dobrze. To znaczy nie bardzo dobrze, tylko dobrze. Dobry. Też dobry. Dobry plus. Dobry minus. Dobry. Ile czasu zajmuje ci tworzenie filmu? Proces nagrania typowego filmu z obróbką, z wygenerowaniem, to jest około 2 godzin. Kiedy film jest od tego momentu, jak zaczynam nagrywać, do momentu jest gotowy. 2 hours, 2 godziny. Ile masz wzrostu? 182 cm. Ile masz mikrofonów? Mam Zooma, mam 2 mikrofony Shotgun'y, mam mikrofony Blue, mam 2 mikrofony Rode, mam Studio Free Space Pro. No. Bateria się kończy w tym aparacie. Grywam w gry w wolnym czasie, zazwyczaj takie starsze, ale tego czasu wolnego mam mało. Czy znowu pytanie, czy dam radę wierzyć, czy macie, gdyby mam rzucił pracę, nie dam rady. Czym jest patron? Się jakoś od angielskiego, jeśli chodzi o zyski. Nie wiem, czym się różni. Nie mam pojęcia, jakie mają uwarunkowania, jeśli chodzi o procent. Nawet nie zakładałem tam. Czy lubi pan gotować? Lubię gotować. Lubię sobie przyrządzać jeść. Podchodzę do tego z takim szacunkiem do jedzenia. Lubię. Częściej transmisja na żywo. Też bym chciał. Czy ma pan dobry komputer? Wymienić podzespoły komputera. Mam procesor i7, 4 giga, ale on jest 4 lata stary. Mam 16 giga RAM-u. Mam jakąś płytę MSI. Mam kartę graficzną taką za 400 chyba. GeForce'a jakiegoś.
całkiem dobry, taki niezły 4 lata temu, a teraz no jak to sprzęt komputerowy postarzał się. Jest pan spokojnym, opanowanym człowiekiem, czy zawsze tak było? Dobrze, pokończy się pewnie. A częściej nagrywania w roleplaye, to już było. A czy zacząłeś oglądać asymetrycznych twórców? W pewnym sensie tak. Dlatego, że poprosiłem cię tak dawno temu, żeby inni twórcy nagrali dla mnie film ASMR i filmik ASMR i nagrali. Maksimum, ale cieszę się, bo przeczytałem wszystkie pytania i odpowiedziałem na nie tak, jak uważam, tak jak czuję i cóż, bardzo wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za te pytania, za to, że jesteście ze mną, że subskrybujecie, że dajecie mi łapki, że wspieracie mnie na polskim Patronite. To wszystko robi, że jest mi cieplej na duszy i czuję się dobrze. Następnego.